gość pana Karola Owczarka, który prezentuje Bielecką Akademię Obywatela Łodzi. Witam panią Renatę Kurzawską z Regionalnej Izby Gospodarczej. Nie wiem, kto jest pani. Jest, witamy panią serdecznie. Witam pana Rafała Przybyła, burmistrza Wierzchowa. Dziękuję panu Rafałowi. Te karty również zakwalifikowały, ponieważ gmina dorzuciła nam tutaj pieniędzy. Bardzo dziękuję panie burmistrzu. Dziękuję tylko to, żebyście wy mogli przyglądnąć się i zacząć dokonywać wyboru. Niezależnie od tego, czy to będzie twarda ścieżka specjalistów, czy to będzie ścieżka w poetyce Jacka Londona i Martina Edena, czyli z częstotliwością dużą zmian, to życzymy wam tego, żeby to były trafne wybory. I myślę, że nie wszystko kończy się na szkole, ale wszystko się od szkoły zaczyna. I później to wszystko przekłada się na szkołę życia. Także wszystkiego dobrego, a poza tym też pytajcie swoich kolegów nie tylko o szkołę, ale też o czas poza szkołę, bo też ważne życzę. Wszystkiego dobrego i witam was bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. To 14. Kanał edukacyjny, który uważam, że właśnie zostały otwarte. W imieniu samorządu uczniowskiego gimnazjum nr 1 imienia Jana Pawła II w Wierzchowie witamy wszystkich uczniów oraz nauczycieli na corocznych targach edukacyjnych organizowanych w naszej szkole. Program targu będzie brzmiał następująco. Najpierw będziemy mogli obejrzeć prezentację przygotowaną przez uczniów poszczególnych szkół, a później każdy z was będzie miał możliwość osobiście porozmawiać z przedstawicielami szkół. Jako pierwszych do prezentacji na środek zapraszamy uczniów LO nr 1 Wieruszowy. Witam was bardzo serdecznie. Spora część z was ma gdzieś pewnie typowy dylemat. Co ma w najbliższej przyszłości wybrać? Liceum czy technikum? Technikum daje konkretny zawód, ale czy gwarantuje dobrze zdaną maturę i czy jest przepustką na wszystkie, nawet te specjalistyczne kierunki studiów? Oczywiście, że nie. Myśląc o wymarzonej pracy, o wymarzonych dobrych studiach, nie możecie nie myśleć o liceum ogólnokształcącym. A jeśli nie myślisz o studiach, to czy liceum ogólnokształcące będzie swoim wyborem? Również nie. Według ankiety przeprowadzonej wśród światowych pracodawców, krytyczne myślenie, dobra komunikatywność, umiejętność rozwiązywania problemów są dużo ważniejsze od specjalistycznych studiów czy wyuczonych zawodów. Tylko liceum ogólnokształcące wystarczy was na osoby, które w przyszłości stworzą nowoczesną technikę. No, na przykład Steve Jobs, założyciel firmy, nie był programistą. Wyróżnił się spośród elity twórców swoją artystyczną wrażliwością. Czyli profil artystyczno-fizyczny, językowo turystyczny, biologiczno-chemiczny oraz humanistyczny. I dlatego zapraszamy teraz zespół szkół ponad edukacjach imienia Stanisława Stasica Radiusz. Trzymajmy wrócony, mamy uwagę do zaprezentowania.
nadjeżdżają nasi technicy i informatycy. Dziękujemy bardzo rodzicom ze Staszica. No, teraz szkoła, która zaprezentuje nam swoją ofertę, mianowicie... Liceum Ogólnokształcące nr 1 imienia majora Henryka Sucharskiego z Kępy. Ale mamy wymianę oświat. Przed wami Ewelina, Uba, Wojtek, Matylda, Dawid i Hubert. Wspaniali młodzi ludzie, którzy wielu z was są świetnie znani. Zapraszam. Witamy was bardzo serdecznie. Jak już wspomniano, jesteśmy uczniami Liceum Ogólnokształcącego imienia majora Henryka Sucharskiego w Kępie. Chcemy przedstawić wam wszystkie atuty naszej szkoły. Jesteśmy w gronie najlepszych liceów w Polsce. W rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy na 2200 liceów w kraju udasowaliśmy się na 251 miejscu w Wielkopolsce na miejscu 12, a w byłym województwie kalickim na drugim. Wsparcie w naszej szkole można wyróżnić bardzo dużo. Ogłosimy sukcesy w wielu dyscyplinach. Działa u nas formacja Fidelor, grupa sprawni jak żołnierze oraz grupa pierwszej pomocy. Jesteśmy jedyną szkołą w regionie, która organizuje obozy narciarskie.